Tak cię nagram. Tak samo z drugim testem. A skąd? Spoko. A skąd? Dlaczego nie? Coś ważność? Albo nie. Pocznij. W ogóle nie ma. Powiedz mi na moją komendę baczność. Spocznij. Cześć baczność. Drużynowie przygotują drużyny do raportu. Spocznij. Baczność. Spocznij. Kolejno odwróć. Cześć baczność. Drużynami meldować, spocznij. Baczność, na wprost do raportu 2. Czuwaj drugą głośno, bo Tomasz Sudel znajduje 9 mieleczkę drużynę harcerską na Paluzę kończącą biwak. Stan 24. Raport stąd. Ktoś baczność? Na wprost do raportu PAD. Czuwaj druhu komendancie, obwoźny Kamil Hajduk melduje biwak Grom na apelu kończącym biwak. Stan zgodnie sprawdzony. Coś, baczność? Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij. Coś, baczność? Związek Harcerstwa Polskiego, kufiec imienia Antoniny Gębicowej w Mielcu. Na Goszyn, 21 czerwca 2015 rok. Rozkaz obozowy L2 łamany na 2015. Spocznij. 1. Zwolnienia. 1-1. Zwolnienia kadry obozowej. 1-1-1. Zwalniam z funkcji komendanta biwaku Grom, przewodnika Hubert Początek. 1-1-2. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta od spraw organizacyjnych Samarytankę Natalię Bodziony. 1-1-3. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta od spraw programowych Samarytankę druhnę Weronikę Krawiec. 1-1-4. Zwalniam z funkcji obozowego ćwika Kamila Hajduk. Służba. 1-1-5. Zwalniam z funkcji kuchmistrzyni Samarytankę Oliwię Bosak. 1-1-6. Zwalniam z funkcji kwatermistrza drucha Pawła Leś. 1-1-7. Zwalniam z odpowiedzialności za trasę druhnę Agnieszkę Truniarz. 1-2. Zwolnienia z funkcji komendantów tras. 1-2-1. Zwalniam z funkcji komendanta trasy młodszo-harcerskiej druhnę Oliwię Rybińską. 1-2-2. Zwalniam z funkcji komendanta trasy starszo-harcerskiej druhnę Marcelinę Wróbel. 1-3. Zwolnienia opiekunów. 1-3-1. Zwalniam z funkcji opiekunów następujących druhów i druhen. Przewodniczkę Aleksandrę Graniczkę. Służba. Przewodnika Michała Pawliszko. Służba. Przewodniczkę Justynę Różycką. Przewodniczkę Klaudię Ciszek. 2. Pochwały, nagrody i wyróżnienia. 2-1.
W imieniu komendy biwaku serdecznie dziękuję harcmistrzowi Bartłomiejowi Maryniakowi oraz druhowi Krzysztofowi Tyluskiemu za pomoc w organizacji biwaku. Chciałbym również podziękować drużynie programowej za wkład pracy w biwak Wędrowny Grom. Coś baczność? Czuwaj, rozkaz podpisał komendant biwaku, przewodnik Hubert Początek. Spocznij! To tak, dzisiaj obliczyliśmy wyniki wczorajszej wędrówki. Mamy dla was dyplomy. Są dyplomy za udział, za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, osobno dla tras młodszo-harcerskich i starszo-harcerskich. To żeby nie przedłużać, dyplom za udział w biwaku Grom dla patrolu, ale to już było i nie wróci więcej, chyba? Proszę patrolową. To są nasi ajajo, ajajo, ajajo. To są nasi ajajo, ajajo, ajajo. Dyplom za udział dla patrolu Królowie Albanii. Gromkie brawa, 2,5. To teraz przechodzimy do miejsc. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca dla patrolu. Zajęcie drugiego miejsca dla patrolu Piraci z harcerstwa! No i bezkonkurencyjnie patrol, który zdobył 5 punktów i 5 lampionów za zajęcie pierwszego miejsca 100% czarnej perły. Rumba, łoś! Rumba, łoś! Rumba, 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 łoś, łoś, łoś! Tak, gratuluję wam wszystkim, bardzo dobrze, że jesteście, tak, jestem z was bardzo dumny, właśnie, było super, tak, jesteście super, gratuluję, tak, gratuluję. Gratuluję, gratuluję. Trasa starszo-harcerska. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca dla patrolu Pogromcy Haszczy. Lewa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca, puszka. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca dla patrolu Piraci Cebulowej Perły. Cebula. Dać im po dół. Dać im po dużej czekoladzie. I ostatni dyplom dla patrolu zwycięskiego. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca dla patrolu Ahoj Przygodo. O! Bomba! Jeszcze ja mam do rozdania dwa dyplomy, które były takie jakby bonusowe na trasie starszo-harcerskiej. I teraz dyplom za najlepszy proporzec zrobiony podczas trasy starszo-harcerskiej. Był to proporzec, który był widoczny przez praktycznie cały wczorajszy dzień. Był po prostu genialny, zdumiewający, także dyplom dla Piratów Cebulowej Perły. Fenomenalne, fantastyczne, no i fajne. Gratuluję. Jeszcze jest, mam jeszcze jeden dyplom
za wygranie w międzypunktowej grze wojennej na trasie starszo-harcerskiej, za kompromisowe wygranie, dyplom dla... Ahoj, przygoda! Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Hola. Hola. Mamy jeszcze dla was oto niespodzianki za wczorajszą nocną grę dla dwóch załóg, które wygrały z trasy młodszo- i starszo-harcerskiej. Prosimy ich tutaj. Najpierw młodszo-harcerska załoga. Zwycięska załoga młodszo-harcerska w grze. To nie jest. Te trzy osoby, które wygrały. Wczorajszą grę. Oni wygrali. Za piratów starcerstwa, brawo! I następna niespodzianka dla pogromców haszczy. Patrolu zwycięskiego, starszo-harcerskiej. Gratulujemy bardzo. Co to jest w grze? Chcę powiedzieć kilka słów. My słuchamy, a ty mów. A więc tak, chciałbym wam serdecznie podziękować za udział w biwaku wędrownym. Niestety trochę nam pogoda przeszkodziła, ale mam nadzieję, że i tak bawiliście się dobrze. Za rok spróbujemy to poprawić, co w tym roku było źle. I chciałbym serdecznie podziękować druhnie Weronice i druhnie Natalii, bo to tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłem, bez nich ten biwak by się nie udał, więc może jakiś okrzyk? Prawa puszka, lewa puszka, prosto z serca, puszka! Bardzo podziękować drużynie organizacyjnej, programowej, bez której po prostu ten biwak by się nie odbył. Oni zrobili bardzo dużą rolę tutaj, odegrali. Świetni aktorzy, świetni punktowi, dużo pomysłów, oryginalnych pomysłów, bardzo pracowici i mimo małego czasu, krótkiego, który mieliśmy i jeszcze wyciągania ocen końcoworocznych, naprawdę poświęcili się temu, co chyba no, widać na tym biwaku. Więc może jakiś okrzyk też dla nich. Jak było? Było! Kaczo! Jak było? Byczo! Jak było? Kaczo, byczo i byczo! A jak naprawdę było? Fajnie! Dobra, mamy takie małe ogłoszenie. To są rzeczy znalezione na górze. Także zacznijmy może od... Dziki! Numer nie wiem. Proszę wystąpić. Wrócę na hali targowej. Gdzieś jest drugi? Proszę, ładna para. Dziękuję. Co dalej? Zenicie. Szubek!
metalowy. Przepraszam. Nie! Ładne niebieskie buciki! Pierwszy dalej! Różowe spodnie! Moje! Za 4 złote wypłatę! Niebieska gorzka do głosu! Niebieskie spodnie! Moje! Może być moje! Ręcznik! 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 Grupa zapomniał szynki! Ładowarka! Dzięki za ładowarkę! Mamy tu zestaw! Grzebień, pasta! Mogę wyjąć grzebień! Paska na oko! Jeszcze mamy coś takiego. To chyba złoto. To moje. Pirackie złoto. Piękne. Damy na słowo. Jeszcze tam skarpetka jakaś. No to skarpetki to wiesz. Dobra, to jeszcze tak. Ale to jego chyba. To jakby. Nie, to nie jego. Nie, wczoraj. Zaraz po półtora. Bo podziękowaliśmy wszystkim, ale nie podziękowaliśmy Alfiemu, który był komendantem. Bomba! Ej, pada. Właśnie. No. Ej, pada. Tak szybko. O 14 przyjedzie pierwszy autokar. Zabiera on drużynę ze Smoczki. Czwartą i szóstkę starą. To, szóstkę. Druga potem wraca, druga tura to jest dziewiątka i organizatorzy, okej? Okay? Teraz będziecie po apelu ściągać mundury i sprzątamy dalej, dobra? Ważność, raport... Związki, skargi, zażalenia, raport karny, wystąp. Ja bym chciała powiedzieć, jako że byłam kuchmistrzynią, że jak się pożycza coś, to mieliście okazję skorzystać z mojej dobrej woli, że wam pozwoliłam. I jako że czasami niektórzy oddali w ogóle nieumyte, to na następnym wypadku, jeśli będę kuchmistrzynią, to nikogo nie wpuszczę do kuchni i nic nie pożyczę, więc jak już pożyczacie, to bądźcie kulturalni i umyjcie to, co oddajecie. Ja chciałam powiedzieć o czystości w łazienkach. Nie będę tutaj długo się na tym rozwodzić i mówić dokładnie, ale mam nadzieję, jako wychowane wszystkie osoby powinny dbać o łazienkę, bo każdy z niej korzysta chyba i chcemy, żeby jak najdłużej nam służyła. No i nie jest tak samo tylko nasza i to szkoła, więc musimy o nią dbać za każdym razem. I chciałabym jeszcze powiedzieć o jadalni, że powinno się ze sobą sprzątać, bo później jest bardzo dużo sprzątania i jak każda wychowana dobrze osoba powinna sprzątać po sobie. Nie będę się rozwodzić. Ja bym chciała powiedzieć ogólnie, że jeżeli ktoś wczoraj, zaraz po przyjściu z trasy, zgubił pewną sumę pieniędzy, to jest do odebrania u mnie, ale od razu mówię, że no, musicie mi powiedzieć, ile to było, bo to wiadomo, że teraz każdy ma kasę w dodatek, no. Także była znaleziona na schodach na górę. Także jakby ktoś się zgłosił, no to...